To jest temat dnia we Fietrzach. Witam serdecznie. Dzień dobry. I kolejny dzień świętujemy z babciami, z dziadkami, z naszymi skarbami narodowymi. A w naszym studiu właśnie znakomita aktorka pani Katarzyna Łaniewska. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Skarbem narodowym jeszcze nie byłam, ale zgadzam się. Ale tak właśnie jest. Najczęściej wnuczęta, ich rodzice tak właśnie i babcie i dziadków nazywają. Zaraz będziemy mówić o roli babci i dziadka w naszym życiu, ale wcześniej pani tata był legionistą. W jaki sposób te wartości patriotyczne były w pani rodzinnym domu przekazywane? O, to było tak dawno, proszę pani, że niestety jak ja miałam lat 6, to ojciec już zginął w Oświęcimiu, zamordowany przez Niemców w niemieckich obozach koncentracyjnych, nie przez nazistów. Więc okupację, powstanie warszawskie spędziłam w Warszawie. Właściwie mama wtedy już musiała iść do pracy, miałam jeszcze starszego brata i babcia, moja babcia, która była instytucją, wspaniałą osobą, ona właściwie kształtowała i to wszystko, co się działo w domu i to, jak patrzeć na ten świat, jak odczuwać. No, pierwszy raz na taki właśnie patriotyczny moment to było zaczęcie powstania warszawskiego, to był 1 sierpnia. Mój brat był chłopcem muzykalnym, szkołę muzyczną kończył, usiadł do pianina i zagrał hymn, a babcia zrobiła flagę biało-czerwoną z jakiejś poszwy, kawałka prześcieradła i wywiesiła na Mokotowie na ulicy Ocalańskiej przez okno. I ja do tej pory, jak o tym mówię, to mam naprawdę dreszcze, bo to był moment i wyszłam na balkon i zaczęły się pokazywać chorągiewki, jakieś właśnie robione nawet agrafkami. Miała pani spinane. Wtedy ile? 11 lat? 10 lat? Ja miałam wtedy, ja się urodziłam w 33 roku, czyli w 44 miałam 11 rok, tak. I przeżyła pani to powstanie warszawskie wraz z mamą? I pamiętam z tego powstania bardzo dużo i pamiętam to, jak to był dom taki dwupiętrowy na ulicy Odolańskiej, na Mokotowie. Ostatni ten dom się bronił 26 września. Powstańcy wyszli na prawo, ich rozstrzelali. Mój brat był łącznikiem, on był starszy ode mnie 4 lata. Babcia go właśnie uratowała, że spaliła mu w nocy legitymację, furażerkę i opaskę, bo on jeździł na rowerze, jak było możliwe, albo biegał, roznosił meldunki. I to był taki pierwszy patriotyzm. No, to, że ci ludzie walczyli o wolność, takich, których się dotykało, ci żołnierze. To była taka pierwsza lekcja. No, potem były oczywiście czasy bardzo trudne, ale... Bo kwestionowanie tych bohaterskich postaw, z którymi mieliśmy do czynienia, prawda? Tak, w ogóle nie mówiono wtedy o tym, już jak byłam na studiach dopiero od mamy, bo bała się, że to wpłynie na to, że się nie dostanę na te studia, że w ogóle z liceum będzie. Myśmy mieli, moje pokolenie jeszcze miało nauczycieli tak zwanych przedwojennych, którzy może czasami nie wprost, ale tak wykładali i historię, i język polski, że dużo żeśmy się dowiadywali i to nie było, że szkoła co innego, a dom co innego. Mama mi, zresztą właśnie jak już dorosła byłam na studiach, powiedziała, że ojciec był w tak zwanej dwójce, czyli w wywiadzie, dlatego nie poszedł do niewoli, bo oczywiście był zmobilizowany w 1939 roku. No i bardzo szybko był spółdzielcą zresztą, więc ten ruch spółdzielczy Niemcy troszeczkę zostawili, ponieważ czerpali z tego wielkie zyski, ale społem wtedy było taką instytucją prawdziwie spółdzielczą i bardzo dużo wybitnym ludziom, Marii Dąbrowskiej, w ogóle ludziom z kultury, którzy nie mieli z czego żyć, to społem to bardzo pomagało wtedy. No i ojciec był 11 listopada aresztowany. I szybko, wtedy 2000 depesz przyszło do Warszawy, że ktoś na płuca umarł. No nie umarł na płuca. Ale Niemcy jeszcze wtedy, w tamtych latach, w 1940-1941, z Oświęcimia przysłali rzeczy, które ojciec miał ze sobą, których oczywiście tam nie używał, ponieważ przed wojną miał samochód. To była taka małpka, która była
taką maskotką w samochodzie. Ta maskotka wróciła, ja tą maskotkę mam. Ojciec nie wrócił. Przysyłali wtedy urnę niby z prochami, tylko nie można było chować oddzielnie w grobie, tylko w rodzinnym. Także to były różne kłopoty. No, byłam świadkiem egzekucji właśnie z moją babcią, wracając z warszawskiej, gdzie rozstrzeliwali Polaków, gdzie były afisze. I to też Niemcy, nie naziści. I jak dzieci nie wiedziały, co to jest nazizm. I po wielu, wielu latach, kiedy w telewizji polskiej pracowałam, będąc właśnie babcią w Ziarnie, nazywali mnie babcia Ziarnowska, taki katolicki program dla dzieci był, i opowiadałam o różnych trudnych sprawach, żeby to ich nigdy nie spotkało, i mówiłam właśnie o moim ojcu, o Niemcach, i zawezwano mnie i powiedziano, że mam mówić naziści. Więc ja powiedziałam, że dzieci chyba nie zrozumieją, bo to były małe dzieci, które w tym Ziarnie brały udział, tak jak ja nie rozumiałam. No ale już wtedy była taka poprawność polityczna w telewizjach polskich. No i jestem babcią dwóch wnuków, w tej chwili już dorosłych oczywiście. Jestem prababcią jednej panny, która prawie 3 lata będzie miała, i małego, który ma niecałe pół roku. Natomiast byłam w pewnym okresie bardzo długo tak zwaną babcią Juzią, czyli najsłynniejszą babcią w Polsce. Ponoć tak. W każdym razie niezwykle miłe. Te 11 lat ta plebania nasza była. Byłam gospodynią na plebanii, babcia Juzia, babcia Ziarnowska i babcia Kasia. Także babci się utwierdziłam, ale zawsze wszystko, co z dzieciństwa, wszystkie dobre zapachy, które mimo trudów moja babcia starała się kuchni utrzymywać, jakieś ciasteczka z byle czego zrobione, jakieś kluski z wody, z mąki, a potem uczyła mnie gotować. Ja musiałam co drugą niedzielę gotować obiad. Jak się już wycwaniłam, że umiem zupę pomidorową, to chciałam, tą zupę już było. No i nauczyłam się gotować. Babcia była osobą dla mnie niezwykle ważną w moim życiu. Ja swoim wnukom starałam się poświęcić tyle czasu, ile mogłam, pracując zresztą cały czas. Ale też pani zapraszała swoje wnuczęta, czyli dwóch chłopców, do kuchni, kochani? Nie, do kuchni prawie tak, ale oni no, przeważnie w wakacje miałam więcej czasu dla nich, ale potrafią gotować, wszystko robią. Także zawsze starałam się też przekazywać tak zwane dobre rady, chociaż zdając sobie z tego sprawę, że jak się jest młodym, to nie zawsze się tych rad słucha. Dopiero później człowiek ocenia właśnie rolę babci, rolę rodziców, rolę mamy, ich wyrzeczenia różne. Czasami żeśmy się nie spodziewali, że to tak się to życie ułoży. I zawsze do wszystkich młodych mówię, żeby pamiętali, co nam starsi ludzie mówią, bo potem mamy do siebie samej żal, że czegoś się nie dowiedziałam. Ja się czegoś od mamy nie dowiedziałam na temat właśnie ojca, rodziny, że moja córka, która jest matką właśnie tych dwóch moich wnuków, ona miała więcej czasu, jak już była taką panienką i właśnie z babcią, z mamą moją przesiadywała, i dużo się uczyła o jej, zapamiętywała o jej młodości, o jej pierwszej komunii, o jej pierwszych nauczycielach. Ksiądz Ignacy Skorupka na przykład był mojej mamy w mieście Łodzi tym, który do pierwszej komunii ją przygotowywał. Także i taki obrazek u mnie na wsi wisi z tej pierwszej komunii. Pewne rzeczy są uratowane z powstania warszawskiego, z tego wszystkiego. Także, czyli można powiedzieć, że państwo pielęgnują takie relikwie rodzinne, tak? Tak, ja na pewno. Tak, młodzi, ja się zastanawiam właśnie tak, jak odejdę, a przecież to jest, że tak powiem, konieczność życiowa, nie ma takich cudów, żeby chociaż Danusia Szaflarska, wspaniała aktorka, 102 lata żyła, ale ona była z gór, była góralką, bardzo silną, wspaniałą zresztą i kobietą, i aktorką. No zawsze kiedyś to życie nasze się kończy i myślę sobie, tyle tych różnych dyplomów, co podostawałam, tyle zdjęć. Tyle odznaczeń, między innymi Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, między innymi oczywiście. I odznaczenia. Bardzo sobie cenię taką Nagrodę Warszawy, ponieważ Warszawa to jest
moje miasto, mimo że się urodziłam w mieście Łodzi, tak? Bo ja zawsze mówię w mieście Łodzi, ale no wszystko już od 1939 roku byłam w Warszawie, więc jestem warszawianką. Widziałam tę Warszawę zburzoną, widziałam Warszawę w gruzach, widziałam Warszawę palącą się, jak wychodziliśmy, a widziałam odbudowującą się. Sama sadziłam drzewa na studiach tam koło Sejmu w tym parku, to młodzież trasę WZ, którą chcieli uprywatnić, my żeśmy też budowali, bo wtedy było bardzo, bardzo dużo tak zwanych czynów społecznych, które może wtedy ocenialiśmy inaczej, ale z tego coś trwałego zostało. Coś zostało tak. Dzisiaj, i prawda? Cała Polska budowała i Zamek Królewski. To są rzeczy, które teraz są tak oczywiste dla młodych ludzi. Jak ilekroć Amerykanie jest internet, do nas przyjeżdżają. Jak oczywiste są telefony komórkowe, jak oczywista jest telewizja w ogóle i tak dalej. Także. Mówię, ilekroć Amerykanie do nas przyjeżdżają. Przyjechał do mnie kiedyś taki młody pisarz. Około 30 lat miał. Był w szoku, że po II wojnie światowej wy to wszystko odbudowaliście. Wasza starówka ma więcej niż mój cały stan. Był bardzo tym zszokowany. Ale tak. Także znajomość chyba z księdzem Jerzym miała jakiś wpływ, prawda, na pani życie, na pani decyzje. Często, kiedy przychodzą do naszej telewizji artyści, mówią, że wręcz ta znajomość i ta przyjaźń z księdzem Jerzym Popiełuszko sprawiła, że weszli zupełnie w inny nurt swojej religijnej rzeczywistości, że inaczej patrzyli na świat. Mało tego, że zaczęli się nawracać. Otworzyli się na relacje z Ale Panem Bogiem. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. To było dla nas w ogóle stan wojenny. Był wtedy rzeczą niezwykle ważną i wtedy opowiedzieliśmy się w 95% po tej jasnej stronie. I ta wojna polsko-jaruzelska, my żeśmy byli po właściwej stronie. Ten bojkot środków masowego przekazu, niewystępowanie, sprzeciw właściwie przeciwko stanowi wojennemu. Występowaliśmy, jak już teatry przywrócono w teatrach. I wtedy widownie były pełne. Nam dziękowano za to, że nie chodziliśmy do filmu, nie chodziliśmy do dubbingu, nie chodziliśmy do telewizji, do radia, dlatego że tam było kłamstwo, jedno wielkie kłamstwo. A w teatrze było zupełnie co innego. A jeszcze większym, jak gdyby, takim krokiem było zaproszenie przez księdza Jerzego dużej grupy aktorów do udziału w mszach za ojczyznę. I ja wśród tych osób się też znalazłam. Roma Szczepkowska, która była w przyjaźni z księdzem Jerzym, żona prezesa zamkniętego wtedy Związku Artystów Scen Polskich, mojego profesora ze szkoły teatralnej i kolegi, później przyjaciela Andrzeja Szczepkowskiego, zapytała, czy ja bym się spotkała z księdzem Jerzy, bo on zaprasza i czy się nie będę bała. Ja mówię, no oczywiście. I to spotkanie było na rynku Starego Miasta. Pamiętam, po jakiś ZOMO walczyło z działaczami Solidarności, ławki poprzewracane i przeskoczył taki młody chłopak w dżinsach, w czerwonej koszuli, w kratę i powiedział, jestem Jerzy, ksiądz Jerzy. Usiedliśmy, zaczęliśmy rozmawiać, mówiłam o sobie, o wszystkim, ale czy chcę przyjść? Miałam różne obiekcje, bo stawanie przy ołtarzu wtedy to nie było takie, jak teraz ludzie, że tak powiem, świeccy stają, czytają lekcje, modlitwę wiernych, no w ogóle biorą udział, a tam jeszcze mówiliśmy wiersze adekwatne do tego, co się działo. I czy się nie boję? Nie, no nie bałam się, zostałam zaproszona i to też był wielki, pewna zmiana i w środku, i w moim działaniu na zewnątrz, i w tym, że ja w tym kościele zostałam. Bo no przykro mówić, że część osób, bo wtedy to było szlachetne, modne, a potem się wykruszało. Mnie spalono wtedy taki, jedna z pierwszych tych mszy, Kazio Każor, ja, Piotrek Szczepanik, mnie spalono samochód na ulicy Kruczej, podpalono takim, znaczy takim żrącym płynem. Kaczorowi to samo, zupełnie, żeby nas zrazić. Piotrowi Szczepanikowi spalono stodołę. W następnym miesiącu
następni koledzy mieli przyjść i co robić. Ja mówię, no jak nie pójdziecie, to przegraliśmy. No i się oczywiście poszli, ale później jak już coś było wolno, jak już, a jeszcze co było tak szlachetnego wtedy i skąd wzięliśmy przykład? Właśnie z mszy za ojczyznę u księdza Jerzego, który zawsze mówił wszystko zgodnie z Ewangelią, ale mówił tam i wtedy i myśmy chcieli słuchać tego razem, a nie tam po cichu gdzieś z Wolnej Europy, w radio zagłuszanej zresztą, tej prawdy. I dlatego te tłumy tam rosły nieprawdopodobnie. Już potem w kościele się nie odprawiało, tylko na zewnątrz, na balkonie. A tu były tłumy tam, w tej chwili tego placu całego, tego zieleńca, który jest. Bo ludzie chcieli usłyszeć słowa prawdy, a otoczeni byliśmy kordonem ZOMO. I zaczęły być takie ekipy, które zaczęły jeździć po Polsce. Ja również miałam taką ekipę swoją. Dużo tekstów samemu się pisało wtedy. Śpiewała ze mną Krysia Kwasowska, śpiewaczka. W zależności od tego, gdzie były te koncerty, bo były czasami koncerty, na przykład na Wawelu były koncerty, ale były i w domu pod Lubartowem, pomiędzy kuchnią a pokojem, więc ktoś grał na gitarze, tak dalej. Darek Zawadzki. Do tej pory mamy kontakty i razem na krakowskim przedmieściu, jak trzeba, występujemy. Pani czuje się bohaterką w związku z tym, nie, że dobra, takie stanowisko bohaterowie to w tych trudnych czasach? To byli powstańcy. Nie, ja się czuję tylko to, że mogę spojrzeć w lustro, chociaż nie bardzo teraz widzę, co tam widzę za twarz swoją, ale no, bardzo miłe rzeczy na przykład mnie teraz spotykają. Przyjechali do mnie młodzi ludzie. Harcerze? Przyjechali samochodem, którzy 30 parę lat temu byliśmy w Głogowie parę razy u działacza Solidarności, ich ojca Staszka Orzecha. I oni przyjechali, ponieważ wtedy miał 5-6 lat, więc jak to dawno było, przywieźli książkę o ojcu i pamiętali o nas. Więc było mi tak miło, jakbym była z moimi wnukami, bo teraz są dorosłymi ludźmi, jeden jest historykiem, uczy historii, zapytałam się, czy prawdziwej. Tak, prawdziwej, bo takiego ojca miał. Przywieźli piękną książkę wydaną przy pomocy IPN-u również. Także ja nie czuję się, broń Boże, bohaterką. Ja się czuję tylko tą osobą, która spełnia te talenta nam dane i zadane. I ja tą lekcję odrabiam. Jak mnie ktokolwiek prosi, gdzieś nawet trudno mi już w tym wieku gdzieś się bardzo daleko poruszać, zawsze proszę. Pierwsze mówię, jak ktoś mnie zaprasza, czy ktoś mnie odwiezie i przywiezie, czy mnie zawiezie, a potem odwiezie jeszcze. Więc to jest główny warunek. Natomiast dostała mi pamięć, więc mam mnóstwo tekstów, wierszy, które właśnie są patriotyczne, które, bo cóż, patriotyzm to jest prawda, to jest wolność, ale nie ma patriotyzmu teraz nowoczesnego. Nie, jest wszystko ciągle ten sam patriotyzm, także ten przedwojenny? No, teraz jest sięganie do tego jak najbardziej, do bohaterów, do tych, którzy byli fundamentem tego, jak dzisiaj do powstania styczniowego, prawda? Także no, przede wszystkim do powstania warszawskiego, który byłam świadkiem, to też wszystko było zakamuflowane. Ja pamiętam, jak w PRL-u po raz pierwszy pozwolono w ogóle mówić o powstaniu, takiej akademia była w Teatrze Nowym na Puławskiej, małym teatrze, który teraz jest Carrefourem jakimś, tak. Potem już można było w Narodowym. A trzeci rok brałam w tych udział, a trzeci rok już w kongresowej sali, która była duża, więc oni też się otwierali trochę. Otwierali się również na, no tak, chyba byli zmuszeni, że taka była nasza historia. Rodzice są od wychowania, a dziadkowie od rozpieszczania? No w każdym razie ja do babci chodziłam z różnymi tajemnicami. A poza tym podkradałam jej również pończochy.
bo wtedy jeszcze rajstop nie było, babcia miała szufladę taką i tam sobie tak skręcała te pończoszki, a ja leczałam na studia, o rany oczko, więc podkradałam te pończochy, potem oczywiście prałam, składałam, babcia mówi, no patrz Kasiu, mówi, nie wiem, chodzę, a te pończochy same się tego. I buty, bo babcia miała, a mama miała mniejszą nogę, ale to już na studiach tak czasami. I do babci właśnie tajemnice, ale nie mogę sobie darować tego, że kiedyś chciała, żebym, jak była chora, żebym została, a ja gdzieś poszłam. I to jest właśnie to, że nie ma rzeczy nieodwracalnych, że trzeba słuchać tych starych, żeby się po prostu dowiedzieć, a poza tym może ten moment, żebym tam została, dla niej był bardzo ważny. A czy to jest patriotyzm przedwojenny? No chyba taki jest powrót do tego, bo te, przez te międzywojenny no, okres bardzo krótki, to był zryw. To była gospodarka, to była Gdynia z wioski, to były całe Puławy, to był przemysł nas, Mielec, Stalowa Wola. I teraz się też nie ta rozkradana, rozszabrowywana ojczyzna, wszystkie śrubki tylko żeśmy zaczynali robić, prawda? Tylko zaczyna rosnąć i zaczyna być odpowiedzialny, że to jak to nie moje, to państwowe to już nie tego. Nie, to jest nasze, bo to jest nasze państwo i nie mogę zrozumieć ludzi, którzy mówią, którzy śmieją powiedzieć, że teraz jest gorzej niż w stanie wojennym. Nikt teraz nie morduje księży, nikt nie zabija studentów, maturzystów. W ogóle zupełnie co innego jest. Jest wolność. Oni by w ogóle nie mogli iść i demonstrować i krzyczeć, idiotyzmy robić. Przebierać się w mundur Hitlera. Co to jest? Kto to jest? I to mówią ludzie, wydawałoby się wrażliwi, moi koledzy, znakomici aktorzy. Czego życzyć babciom, naszym skarbom narodowym, prababciom, ale także wnuczętom? Nie bardzo zrozumiałam pytanie, że... Czego życzyć i babciom, i dziadkom, i wnuczętom? I tej małej, która już jest bardzo, bardzo elokwentna. Dużo ma do powiedzenia. Głos po prababci też odziedziczyła. Głośny ma bardzo. Życzyć przede wszystkim, żeby nigdy nie zaznały tego, co moje pokolenie. Wojny, poniżenia, ludzkiego nietraktowania się. Ludzie ludziom zgotowali ten los. To straszne rzeczy. Ludzie nie chcą uwierzyć w obozy koncentracyjne, nie chcą uwierzyć w wyrzucanie z domu, że Warszawy nie było. Żeby nigdy tego, żeby mogli realizować swoje plany. Oczywiście znakomicie teraz jest. Mają paszport, mogą, jeżeli tylko mają jakiekolwiek pieniądze albo potrafią je zarobić, bo też jest taka możliwość. Znają języki, czego moje pokolenie nawet się uczyło, ale nie miało gdzie spróbować tych języków, że życzę im spełnienia ich marzeń, przede wszystkim ich marzeń spełnienia. A mojemu pokoleniu, żeby w zdrowiu i w nieupokorzeniu, żeby te, jak Ernest Bryl mówił, te zeszyty biednych ludzi to bilbie bodowe, gdzie sobie zapisują albo na zeszyt kiedyś brali, żeby to zniknęło, żeby stać ich było na to, żeby tym wnukom coś kupić, bo zawsze lubimy, żeby coś od nas dostali. Czyli też wyższych emerytur. Pani Katarzyna Łaniewska była dzisiaj naszym gościem. Serdecznie dziękuję. To był temat dnia. Do zobaczenia. Jeszcze raz najlepsze życzenia babciom, dziadkom. Ja też dziękuję bardzo za zaproszenie.